Nadchodzi lato. Nadchodzi lato. Nadchodzi lato. Nadchodzi lato. Nadchodzi lato. Mają rozmach skup. Cześć, siemano wszystkim, z tej strony Mazowsze w obiektywie, a ja witam was w kolejnym vlogu na kanale. Dzisiaj jest taki vlog inny, nie z prac polowych, tylko remontowy. Tutaj, jak widzicie, mamy już rozebranego mojego Ursusa C360. Postanowiliśmy zmienić mu blachy, tam leżą stara maska i błotniki. Będą robione hamulce z tyłu. Już go powoli tutaj myję. No, był rozebrany, nie chciało mi się wcześniej nic nagrać. Tutaj będzie malowany. Nie będzie on siwy, tylko będzie taki czarno-siwy. Będzie ciemny. No, to będzie czarny. Taki jasny czarny. Tutaj zdjęliśmy kolumnę kierownicy, która będzie regenerowana. Będą wymieniane te części, które mają luz. Tutaj będziemy robić hamulce z tyłu, blokadę, bo jest zerwana. Najprawdopodobniej ręczny, bak jest wyjęty. Jak mówię, tutaj myjemy. Będziemy też przednią oś, ale nie będziemy wyjmować, bo jest luz taki. Jest za mała podkładka włożona tutaj na swoźniu. I dlatego jest luz, a niczym to nie przeszkadza. Są kupione nowe blachy. Części będą z firmy Mizar, na którą bardzo serdecznie zapraszam. Udało się nam dogadać z jakąś tam ceną. Wszystkie części, będzie nowa instalacja ursusowska zakładana, oryginalna. Różni się ona tym, że ma grubsze kable po prostu i producent daje instrukcję obsługi, jakby ktoś nie umiał podłączyć, jest tam instrukcja obsługi, jak wszystko podłączyć. Można sobie wybrać albo pod prądnicę, albo pod alternator. Tutaj alternator jest zdjęty i powoli będzie robione. Jak już tam go rozbierzemy, będzie tu rozebrane to wszystko, to kolejnego vloga nagram, taki nie za długi vlog, taki informacyjny. Mam nadzieję, że dzisiaj się pojawi. Dzisiaj mamy 8 czerwca. No był on pod koniec maja robiony już, ale niestety miałem wyjazd. I teraz w środę, jak wróciłem, to się do niego wziąłem. Wziąłem kabinę. Tutaj w czwartek już się do niego wziąłem, żeby go rozbierać. Bak, wszystko. Wczoraj go już całego rozebrałem. Instalację całą wywaliłem. Wszystko. No i dzisiaj się wziąłem, żeby go myć. Najprawdopodobniej jeszcze będziemy dzisiaj robić na tym tą podkładkę, bo tata kupił. Będą nowe tutaj skrzynki na akumulatory założone tutaj, bo niestety stare już ledwo. Tutaj wam mogę pokazać, co zostało już zakupione, jakie części u nas w sklepie. No tak, to tutaj są dwie skrzynki nowe. To jest od przy podnośniku. Wajcha tak samo by jest urwana do filtra, do filtra wietrza. Nowe wszystkie łączenia przy chłodnicy, nowy kokpit i na zegary. Będzie chyba jeszcze kupowany zegar. Tu są do hamulców, tam szczęki, zawór bezpieczeństwa do podnośnika, bo już tam ten słabo trzyma. No i tak, no różne takie jeszcze części. Reszta będzie, farby będą z Mizaru. Będzie malowany tak, jak był oryginalnie, na żółto. A most i silnik będzie malowany, no czarny. No i jeszcze zobaczymy, jaki zaproponowali nam taki kolor. Dogadaliśmy się. Także do zobaczenia. Siema wszystkim.